Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony LLBK i znajdujemy się ponownie, moi drodzy, w Paladinsach, ponownie Ranked. Dzisiaj troszkę inaczej, a o tym za chwilę. Pierwszą rzeczą, którą chcę nadmienić, to to, że nadal jestem chory i po poprzednim odcinku pogorszyło mi się na tyle, że musiałem wziąć tabletkę, więc jeżeli gdzieś tam będę się troszkę zacinał w trakcie mówienia, to znaczy, że po prostu gdzieś mi tam wpadła, bo aktualnie właśnie mam ją w ustach, właśnie po to, żeby móc w ogóle mówić cokolwiek. Okej, zróbmy tak. Dlaczego mamy w ogóle jednego tanka, bo to was pewnie zastanawia. Mianowicie dlatego, iż po prostu Androxus stwierdził, że no nie, no ma to w dupie i on bierze sobie tanka i, znaczy przepraszam, on sobie bierze flankę i tyle. No i ma nas gdzieś tak naprawdę. Okej, okay, pięknie, bardzo załatwiony. Okej, okay, myślałem, że tutaj trafię bardziej, lepiej tym. Cholera, tutaj rzuciłem tą miksturę, ale niestety na niewiele się ona zdała z tego co widzę. Idę w Kronosa, dlatego że uważam, że to jest potrzebne. Jezus Maria, ten Androxus nawet nie kupił itemków. No, dobra, nie mam czasu, żeby mu tego napisać. Chciałem to napisać teraz, ale widzę, że nie zdążę na pewno. Tam BK się bije i Lex, ale Lex widzę, że porobił to ładnie, co najmniej ładnie w pokresie. No cholera, zapomniałem, że mam inną legendarkę i chciałem podleczyć Inarę. Coś brzmi troszkę śmiesznie, ale rzeczywiście tak przez chwilę chciałem zrobić. Nie wiem dlaczego. Okej, ale całkiem nieźle sobie tutaj radzę, o kurde. Jestem aż w szoku, naprawdę jestem w szoku. Kurde, nie wyszło. Ale proszę bardzo, ile zrobiłem? Chyba wystarczająco dużo. W sensie, jestem naprawdę zdziwiony, bo zrobiłem ogromny damage. Miałem mu napisać, kurczę, znowu zapomniałem. Nie, już nie zdążę teraz. Zobaczcie, jestem naprawdę bardzo mocno skupiony na grze. Nadal mam wyłączony czat głosowy, bo to też myślę warto nadmienić, przynajmniej dla osób, które widzą mnie po raz pierwszy. Uważam, że czat głosowy nie jest potrzebny, command chat absolutnie jest wystarczającym czatem, który tutaj da radę, powinien dać radę. Okej, okay, miksturka, leczonko. A myślałem, że ono dostanie tym wężem, ale widzę, że nie. Niezbyt niestety. Okej, okay, pięknie. Dobra. Dobra, leczenie. Nie udało się znowu. Dammit. Dammit. Jestem zły na siebie, bo chciałem to zrobić naprawdę, kurde, i nie zdążyłem użyć węża. Niestety, widzę, że już ktoś też zauważył. Ja chciałem akurat to napisać już od dwóch w sumie śmierci. Tylko że oczywiście gdzieś tam mi brakowało czasu na to. O cholera, znowu kurczę klikam prawym przyspiarek na nich. Przyzwyczajenie do po prostu innej legendarki. Zobaczcie. Tutaj barwieje się troszkę od mojej mikstury. Fuck. Tutaj głupio, bo wszedłem w jej pole i to był błąd. Ale zabili... Nie zabili, kurczę. Oleczka, spieprzyłem strasznie. Czy Androx teraz zawczy? Czy naprawdę nadal takich ludzi dostaje do teamu? Znaczy, okej, jestem rankerem, więc może powiedzmy, że nie naprawili do końca tego. System unrankedów, no tutaj, znaczy dla unrankedów dobierania. Bo uważam, że takie coś też nie powinno mieć miejsca. Uważam, że elo z poprzedniego sezonu też powinno się liczyć do tego, co dostajemy. Jeśli w ogóle mamy jakieś elo, oczywiście zakładając tutaj. Okej, udało się wypchnąć Naro ładnie. Tutaj to Torvald porobił. Leczonko. Staram się leczyć naprawdę na ile mogę, ale to też nie jest... To moje leczenie też nie jest jakieś ultra niesamowite. Lexowi rzucę miksturę. Czy nie wszedł w nią? Nie wszedł. No dobra. Na niewiele mu się zdała, bo on tam już poleciał dalej potem. Cholera. Chcąc pomóc bombingowi, spieprzyłem sobie ulta. Znaczy spieprzyłem, no... Za późno rzuciłem, tak, zdecydowanie. Dobra, od razu leczenie. Od razu mistura. Czy kupił? Nie kupił, no po co? Po co komu itemki, tak? Przepraszam, ale to mnie strasznie triggeruje, bo tacy ludzie potem dostają na przykład platynę, tak? Ja to mówię poważnie, w poprzednim sezonie tacy ludzie dostawali nieraz platynę i wkurzało to po prostu strasznie. Okropnie wręcz. Kurde, powiem wam, że szczerze, całkiem nieźle mi idzie jak na moją grę Maldambą. Bo zwykle akurat tym czempionem dosyć średnio mi szło. Dobra, nie wiem, że ma antycyceki. Tak przez to, myślę na tym, dzięki temu ultowi swojemu. Muszę przesunąć tutaj bardziej. Żeby troszkę im tutaj podniszczyć morale. Cofka i pięknie, obrona udana.
Nikt nie kupuje odporności, więc jest to dobre dla mnie na te moje stuny. Kurczę, ten antro. Aż boli po prostu, jak się na to patrzy, no. Serio, wkurza po prostu strasznie. Ja nie wiem, jak tacy ludzie w ogóle... To jest właśnie to, o czym mówiłem. Brak, uważam, że... Brak... Nie wiem, jak to nazwać. Nie tyle tutoriala, bo tutorial jest. Ale brak jakiegoś takiego przymusu... Ze strony Hi-Rezu, żeby ludzie się po prostu nauczyli grać, tak? Żeby nie było takiej sytuacji. Okej, tam widzę, leci ulcik od razu. Tak. Właśnie, tego chciałem dokonać tutaj. Odleczę Androxusa, co dziwne może, ale rzeczywiście uważałem, że było to potrzebne. Ale patrzcie, kurde, naprawdę nam całkiem nieźle idzie. W sensie, mimo że mamy jednego tanka, że gramy z... No powiedziałbym trollem, chociaż pewnie on nie troluje, on po prostu nie potrafi grać. Ale dla mnie to jest po prostu troll, no kurde. Jak może takich podstawowych podstaw nie umieć, tak? Dobra, wycofujemy się. Uważam, że należy. Fuck. Dam radę i podleczyć, no dałem radę na tyle, na ile dałem radę, nie? Dobra, leczonko. Czy nie leczonko, tylko bomba. Ale udało się, kurde. Dobra, super. Tutaj jedyne czegoś przydał akurat Androxus. A ten mój damage to jest chore po prostu, co ja tym damage'em robię nieraz. Tutaj. Okej, okay, pięknie. Naprawdę jestem w szoku, bo idzie mi zaskakująco naprawdę dobrze. Jak na moją grę Dumbo, już o tym mówiłem. Dwukrotnie chyba. Ale wciąż będę to powtarzał, bo to jest coś dla mnie naprawdę niesamowitego. Tun? Dawno mi tak dobrze tą postacią nie szło, kurde. Może to jest kwestia tego, że zacząłem grać znowu w Cessa i nagle po prostu nasz, wiadomo, tak, wygrał. Wy już to zresztą wiecie. A przynajmniej osoby, które śledziły ankietę. Więc może trochę to moje celowanie poszło w końcu w górę, tak? Bo to był mój główny problem, jeśli chodziło o Mala. Leczmy ich. O, widzę, że nawet Lexa udało mi się uratować. Najdziwniejsze. Chciałem zapytać, czy Torvald padł, ale nie. Natomiast ja padłem w tym momencie. Z własną zresztą głupoty trochę. Myślę nad kupieniem Kauta albo zwinnych dłoni. Zwinne dłonie byłyby całkiem spoko. Lecz to jest strasznie dużo kasy. Ale na razie Kronos sobie wrzuci na trzeci poziom. To już widziałem od Wiktora granat. Pytanie tylko, czy tam respi w ogóle nam ludzi. Tak, respi, okej. Okay. Widzimy ich z tej perspektywy naszej. Podleczmy ich. Bardzo ładnie, bardzo ładny ulcik, uważam. Sensowny. Chociaż no nie wypchnął zbyt wiele osób, ale i tak był ładny. W mojej opinii. Dobra, jeszcze raz. Pięknie. Z drugiej strony myślę, że to też duża zasługa systemu kart nowego zresztą. Czy ja go trafiłem? Ja go naprawdę tym trafiłem? Ja go naprawdę trafiłem tym wężem? No way. Nie wierzę w to. Jeśli naprawdę to zrobiłem, to jestem sam zadziwiony po prostu swoim poziomem gry. Okej, udało się chyba zrobić. Chociaż bez sensu, że ty ulż możesz trochę, ale cóż. Najważniejsze, że dzięki temu przepchnęliśmy, tak? Że nie daliśmy się. 26, no to nie są złe statystyki, jak na postaci, na której mam który? 11 poziom? Tylko, że wiecie, co jest problemem, że potem, kurczę, ten Androxus... O, wow! Kupił! Co z tego, że gównianej tempki, ale... Kupił. Znaczy, nie zmienia to faktu, że ja go zreportuję, no kurde, to było... No. Bo to widać, że, kurczę, znaczy, gdyby chociaż te itemki dobre kupił, to jeszcze bym może jakoś wybaczył, ale on kupił totalne gówno. Znaczy, ja mówię tutaj oczywiście pod względem postaci użyteczności tego w jego wypadku. I tam gdzieś sobie wali... Walił dokładniej Krukus ze swoich... Pięknie. Ze swoich... działek, ze swojego ulta.
2, 1. Okej. Gdyby mnie nie podniósł, to bym pewnie w niego trafił chociaż. Tak. Dobra. Tutaj mamy tego baka. Baka, baka, baka. Nie mówię tej japońskim słowie. No nie, no nie wyszło trochę. Okej, ten ult był nie najgorszy, tylko że teraz kurczę przydałoby się, żebyśmy to przejęli jeszcze. Trzeba się zgrupować zdecydowanie. Szybko Torvald. Trzeba zaraz tam wejść im na punkt. Pierdzielam się już na hama trochę. Podleczę ją wszystko tego Lexa. Okej. Okay. Przeżyję, przeżyłem, okej. Okay. Bardzo mocno potrzebuję pomocy. Znaczy pomocy HP przede wszystkim. A nie chcę się pieprzyć na punkt, dobra, pieprzymy się. No świetnie, akurat się pieprzył, jak mi się mikstura skończyła. Ale jest zwycięstwo. Drugie pod rząd, ale jest zwycięstwo. Było dobrze. No pewnie dostał za to, jak mnie tam zabiła, bo za jakieś double, triple. Zobaczymy. Chyba triple zrobił tutaj jakoś pod koniec. Z tego co mi się wydaje. Tak, tutaj dostał chyba triple, jak się nie mylę. Tak, zrobił nam dwóch tanków plus tamtego gościa i chyba jeszcze. O, jeszcze Torvalda tutaj. Okej. Okay. Zrobił triple i miał asystem. Ładnie. Ładnie. Jak najbardziej należyte tutaj. Zasłużone zagranie meczu. No nie byłem najlepszym supportem. To bardzo nie byłem najlepszym supportem. Ała! To troszkę mnie zabolało. Moje tej serduszko. Ale z drugiej strony zrobiłem 30k damage'a ponad więcej niż Genos. Boli. Naprawdę boli trochę to. Tych kautów wcale nie było u nich dużo. U nas zresztą też nie. No, chyba jednak nie poszło mi aż tak dobrze, jakbym myślał. Jakbym chciał. Cóż, jak tutaj wygląda kwestia enemy? Ciężko coś powiedzieć, szczerze mówiąc. Troszkę mały damage w mojej opinii, szczególnie u Rukusa. Mógłby być dużo, dużo większy. Słabo, bardzo słabo wypadł bug. No i tak sobie wyszła Inara, chociaż i tak całkiem nieźle patrząc na perspektywę reszty teamu, ale to, że widzimy jakieś większe gówna i widzimy troszkę mniejsze gówno, nie oznacza, że to mniejsze gówno nadal nim nie jest. Ale, znaczy, cały czas mówię też o sobie, tak? Też poszło słabo. O, właśnie. Przypomniało mi się teraz. Inne. Za tamte po prostu itemki. Za ten początek, bo mam nadzieję, że oni tam mają wgląd w czat. Uważam, że powinni po prostu takich ludzi albo im zmniejszać elo ręcznie, albo też po prostu w jakiś sposób ich rzucać na po prostu ich poziom, bo to nie ma sensu. Bo to strasznie psuje po prostu grę. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że możecie zostawić suba, dać łapkę, jeśli macie co robić z pieniędzmi, to donate. Jeśli macie co robić z wolnym czasem, to zapraszam was na naszego Discorda, plus ewentualnie, jeśli nie oglądaliście nie gameplay'a, chcecie je obejrzeć, to zapraszam was na mojego YouTube'a. Przepraszam najmocniej, znowu gardło. Żegnam się z wami, do zobaczenia i na razie.